Już Wam widzowie pokazuję, co zakupiłam. No i oczywiście już Wam opowiem o tej akcji, co dzisiaj i jutro się odbywa. Na początku Wam pokazuję, co kupiłam. No oczywiście widzowie, kupiłam sobie czwartą już saszetkę, widzowie, Lego Mifflin z serii no na 10 lat, bo oczywiście Disneya. Jak coś, no to widzowie, ona jest wyczuta i wiem, co tutaj jest, bo specjalnie widzowie... No, po prostu wiem, jaka to jest figurka, widzowie. No ja wam nie zdradzę, kto tutaj jest, bo widzowie, no będzie to dla was niespodzianka, no ale ja już czwartą i chyba już nie będę więcej, bo tu wzięłam najładniejsze cztery. No ale oczekujcie, bo wiecie, nie tylko wyjeżdżam w tą sobotę. No to zobaczymy, czy otworzymy, a jak nie, no to jak wrócę z wyjazdu, widzowie, no to sobie potwieramy, bo one nie są na razie na kole fortuny. No to jest, widzowie, mój zakup. No i ile kosztowała ta saszetka? No i widzowie, już mówię. Kosztowała na 18 zł. Jak coś. No to nie tak, widzowie, no trochę nie tak źle jeszcze. No ale co to, widzowie, za akcja była? No bo dzisiaj na Dzień Dziecka, widzowie, jest akcja, że możecie dostać, widzowie, takie polibabczki. Tak. Oczywiście jak pisałam na początku, no to byłam, widzowie, z moją mamą. Oczywiście mama poszła się przejść od razu ze mną, mówię, no to sobie wzięła. Tak jak widzowie, te widzowie, jak pamiętacie, na dzień mamy była akcja Lego, no to można było dostać taki polibaczek z Lego Friends z takimi pięknymi kwiatami. Jeden tutaj leży u mnie, a jeden u mamy. A tutaj mamy też polibaczek oczywiście, który możecie dzisiaj, jutro od 15 do 17 możecie go dostać. Dzisiaj i jutro jeszcze możecie zdążyć. Jutro jeszcze, widzowie, możecie zdążyć. I na dzień mamy oczywiście. Możecie wpaść i sobie odebrać ten polibaczek. Oczywiście widzowie, jest nim, widzowie, z polibaczek z serii Lego Dots. I to jest, widzowie, polibaczek z numeracją 30637. I to jest, widzowie, taka tacka zwierzęca z taką, widzowie, zawieszką. Oczywiście. No taka tacka, pudełko będzie, w kształcie zwierzaka, o, coś takiego. Macie bardziej, widzowie, na zdjęciu to opisane, jak to się nazywa. No to możecie zobaczyć przed filmem, co tam jest. No i sobie, widzowie, tak zrobimy, że sobie jedną, w sumie wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście zrobimy tak, że ja to sobie sama na spokojnie złożę. A wam pokażę efekt po prostu jakby końcowy, tak, oczywiście. Ale pokażę wam, co tutaj w takiej jednej saszetce się mieści. I sobie otworzymy jedną, a drugą już wiecie jak, spokojnie. Sobie złożę i wam pokażę oczywiście dwie. No to co, widzowie, ja nie będę nie będziemy przedłużali. Już, widzowie, biorę nożyczki i otwieram po prostu którąśkolwiek saszetkę. To sobie odłożę. Oj, jak coś, przepraszam, to moje tam słuchawki musiałam podnieść. No okej. Okay. Już wam, widzowie, odkładam. Biorę ze sobą nożyczki i widzę, już otwieram. No to sobie może otworzymy tą. Trochę jest większa, widzowie, niż z Lego Friends. Dobra, już otworzyłam. Można to wyrzucić, bo nie jest potrzebne. I widzowie, już patrzymy. Te nożyczki sobie odłożę później. Jeszcze mi się przydadzą. No i już wam pokazuję, ile tu jest tych elementów. Dobra, saszetka, widzowie, jest oficjalnie pusta. Nie ma nic. No i widzowie, tak się to, widzowie, komponuje, jak widzicie. Mamy tutaj instrukcję i mamy tutaj, widzowie, no oczywiście widać tą chyba zawieszkę, którą, a no tak, mamy tą zawieszkę, którą można tutaj udekorować. No i tu jest, no co, trochę dużo elementów, jak widzę. No i tutaj zobaczcie, w dodatkowej, drugiej takiej mini torebce, fajnie to zrobili, bo tak to ten, może tutaj są elementy. To zobaczymy, widzowie, instrukcję. I po prostu ja nie będę, widzowie, wam przedłużała, po prostu sobie złożę tą, widzowie, ten. No i jak widzicie, będę musiała krok po kroku oczywiście, widzowie, tutaj składać, widzę,
pomalutku. I chyba ten. I tu chyba są zestawy, ale to na spokojnie widzę, wam oczywiście to pokażę, jak złożę. Bo tutaj jeszcze mam część dalsze, a tu jak widzowie złożyć tą naszą tackę zwierzęcą. No to co widzowie, ja widzowie biorę się układanie ponad dwóch, bo złożę sobie ponad dwie może, albo jedną zobaczę, żeby wam pokazać, jak to wygląda. No to co, ja widzowie idę zakładać i zaraz się widzowie widzimy. Widzowie, jestem już po rodę, złożyłam po oba dwie tacki, już wam pokazuję. Wzięłam dwa wzory, pokażę wam jeszcze tą, jeszcze raz tą oczywiście instrukcję. No to było widzowie, jak wiecie, po kolei jak to się składało, tą tackę zwierzaka. Oczywiście zapomniałam też na początku widzowie oczywiście powiedzieć, że na jedną osobę widzowie przypada taka saszetka po prostu. Zapomniałam, kojarzę, że nie dostajecie dwóch, tylko zawsze na jedną osobę dostaje się taką jedną. No to chciałam wam o tym powiedzieć od razu, żeby nie było, że wiecie, gdzie druga, po prostu jedną na każdą osobę. No ale tak, przejdźmy do tej instrukcji. No to po kolei, jak to się składało, tak dalej oczywiście. A tu jest pokazane widzowie, jakie jeszcze wzory możecie zrobić, bo to z tego jak schłynęło, nie wiem, czy jeszcze jest ta seria, bo słyszałam, że się zamyka, chyba nie wiem, czy jest. No ale widzowie, no... oczywiście tutaj jest pokazane, jakie możecie stworzyć. Ja stworzyłam dwa wzory z tego, bo mam dwie tacki, no to złożyłam te. No to pokażę wam jakie. No i tutaj na dole jest jeszcze ta seria Lego Dots, jak widzicie, z tymi zestawami. Tu jakieś dodatki, tutaj różne takie, widzicie, zestawy po prostu z tej serii jeszcze, jakie są. No i to wszystko. No i tu są fajne bardzo, bo ten, na przykład tu mamy chyba chomika, na przykład jak widzicie, tu mamy pieska, a tu mamy takiego tygrysa, czy kota takiego. No i ja widzowie, tygrysa sobie złożyłam. Jeden taki i zaraz wam pokażę. Oczywiście tutaj ten. Odsunę oczywiście widzowie tą i wam pokażę. Najpierw może pokażę wam jeden, bo to jest to samo, po prostu inny wzór zrobiłam. No to weźmiemy, już wam pokazuję tą tackę. No i tutaj zostało jeszcze trochę tych elementów. I ten. No i powiedzcie, do czego to jest w ogóle? Ja na początku ja nigdy nie miałam takiego poważniejszego setu, bym działa z Lego Dots, tylko pamiętacie, kiedyś otwieraliśmy. Nawet wyjmę to. W końcu się to przyda w sumie. Jak to znajdę. O! Pamiętacie widzowie tą saszetkę? Nawet ją wyjmę. Po prostu niech sobie leży. Kiedyś widzowie otwieraliśmy ją na kanale i tam były różne takie elementy. Zaraz do niej wrócę. No i tutaj ten. Zaraz do tego wrócę widzowie, ale najpierw przyjrzymy się tym. No i jak pamiętacie widzowie, no oczywiście widzowie, nie wiedziałam do czego to jest, a po prostu to jest do tych tutaj, żeby jak wiecie, tak jak mamy ten, żeby zdejmować, bo tak byśmy mieli kłopot. To fajny taki mini gadżet. No i tu zostało jeszcze trochę tych elementów, że możecie sobie poubudować. No w sumie ten został dodatkowy, ale te po prostu są jakby do układania po prostu. I tak, złożyłam tego pierwszego, tego tygryska, jak na polibaku przystało. I to jest taki kotek, tygrys. I do tego z tą przywieszką wzięłam, po prostu ten wzór zrobiłam. To jest to samo, no to ten. Chyba odwzorowałam bardzo dobrze. No i bardzo fajne, bo widzowie na przykład, no tutaj można sobie stworzyć, bo tutaj nie jest tak, że musicie zgodnie z tym w sumie, ale możecie widzowie sobie stworzyć co chcecie, po prostu na przykład na tej przywiesce możecie sobie zdejmować i z własny swój wzór na przykład coś zrobić. To w sumie dobry pomysł, taki pomysłowy widzowie, możecie sobie zrobić na przykład tutaj jakiś ten i na przykład sobie powiesić na piórnik, bo to na przykład tam chyba pokazuje taki piórniczek czy jakąś kosmetyczkę. A powiedzmy na przykład na plecach możecie sobie przywiesić, na przykład ładnie sobie nie wygląda. No i tak widzowie wygląda ta taska. Powiem wam, sporych miał zmarł, bo w sumie można widzowie tutaj wsadzić ten kluczyk i nawet bycia te elementy dodatkowo sobie mogą tutaj być. Ale jak widzimy na zdjęciu tutaj, że można wsadzić jakieś karteczki, gumki, jakieś takie różne przyborowe bycia rzeczy. Na przykład na biurko, powiedzmy.
Na przykład co potrzebujecie? Jakieś małe karteczki albo jakieś coś tam możecie sobie wsadzić. I powiem, że ten, no. Na przykład ten wzór na przykład takiego kotka czy tygryska, powiedzmy, jest bardzo ładny. Taki. No i mówię tutaj samo z tym, po prostu z tą tacką. Tutaj też możecie zaszaleć, gdzie kreatywnością, bo możecie stworzyć też piękne wzory, nie tylko widzowie tych, które mamy. I tak samo są bryloczki, możecie widzowie to samo zrobić i widzowie robić piękne wzory. No ale z tych możecie też skorzystać, jak macie ochotę na przykład teraz mieć na przykład takiego kotka czy tygryska zwanego. No to to widzowie jest ta pierwsza tacka, którą no, taki wzór zrobiłam. Drugi wzór, no to jest to samo, po prostu więcej elementów, bo zrobiłam widzowie wzór inny i jest nim widzowie ten wzór. I jest to taki piesek bym widziała. No i taki wzór oczywiście na brylok tutaj zaproponowali przy piesku. A tak widzowie wygląda rzeczywiście ten piesek. Ładny, co nie? Taki spoko ziomeczek. I po prostu inaczej trzeba uszy jak u kota, po prostu inaczej wzór. No i tak wygląda po prostu ten taki piesełek bym działa, bo to przypomina bardziej tego chomika, takiego jakiegoś chomiczka, że możecie. I taki jest drugi wzór, a trzeci no nie będę budowała, no bo musiałabym znowu sobie was przeprosić, po prostu budować znowu ten. No ale tak widzowie to wygląda i taki wzorek do tego chomika. Po prostu. No i tak wygląda widzowie ten dział drugi. No i tyle więcej trochę zostało elementów. A tak wygląda ten kotek. Napiszcie w komentarzu, który bardziej wam się podoba wzór. Na razie z tych, co złożyłam. I napiszcie oczywiście, czy ten. No i w sumie zapomniałam wspomnieć. Miałam wrócić do tego. No i w sumie ja tu mam sporo, pamiętacie, elementów tutaj do tych doców. I różne takie, że ja mogę spokojnie widzowie sobie wykorzystać w sumie. Co nie? Widzowie to nie jest niegłupi pomysł. Może na Instagrama, czy tu na YouTube, na przykład z tych, coś widzowie na przykład na to użyje. No możecie napisać w komentarzu, byście chcieli, żebym coś z tych użyła. No w sumie, czy byście chcieli no, z tego, żebym tutaj zrobiła jakiś wzór. Napiszcie w komentarzu, jak chcecie. A ja co widzowie? Ja się z wami żegnam. A no tak, przepraszam widzowie. Chyba nie powiedziałam wam, gdzie jadę jeszcze, no to jeszcze się widzowie nie żegnamy. Ale widzowie, no tak, ja widzowie jadę, widzowie w tą sobotę, widzowie w góry, tak, widzowie w góry. Widzowie, no miejscowości jeszcze wam nie zdradzę, bo widzowie, no chcę, żeby była to jeszcze widzowie niespodzianka, ale widzowie jak coś, to jadę w góry, tak, żeby nie było, bo wam chyba jeszcze tego nie mówiłam. Ale teraz widzowie mogę spokojnie się z wami żegnać. Napiszcie w komentarzu, który wam się wzór oczywiście podoba. I napiszcie, czy byście chcieli, żebym sobie na przykład z tych na przykład tutaj coś złożyła tutaj na przykład. No dobra, ja się z wami żegnam. No to co widzowie? No to na razie.